Zrobię dla Was aranżację opartą na korzeniach Red Moor Wood oraz lawie wulkanicznej. Nieprzypadkowo użyję tych materiałów razem, ponieważ ciemna lawa i jasny korzeń będą ze sobą dobrze kontrastowały. Korzenie Red Moor Wood występują w różnych wielkościach. Bardzo często są wybierane przez akwarystów ze względu na swój kształt i bardzo dużo rozgałęzień. W aranżacji, którą będę tworzył, będę je ze sobą kleił. Ułożyłem aranżację na lawie i na korzeniach. Gdybym miał obsadzić to akwarium, obsadziłbym na pewno epifitami w centralnej części przy korzeniach, a przody wypełnił trawnikiem. W kolejnym etapie zajmę się plażą. Często ludzie popełniają błędy, sypiąc sam piasek na plażę. Ja tutaj zadbam o detale, ponieważ pokruszę sobie lawę i wypełnię wszystkie szczeliny, tak aby cała aranżacja nabrała spójności.